pierwszy koziemicki kiermasz świąteczny za nami. Weekend cudów, czyli finał szlachetnej paczki. Wyjątkowy festiwal o nagrodę Świętego Mikołaja. Marta Augustyn-Pulkowska, witam Państwa i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia z terenu gminy i powiatu kozienickiego. Aktualności zaczynamy od pierwszego kozienickiego kiermaszu świątecznego. 6 grudnia zespół pałacowo-parkowy rozbrzmiewał kolędą, błyszczał tysiącem świateł. Było nie tylko kolorowo i głośno, ale też smacznie, rodzinnie i przede wszystkim bardzo świątecznie. Wspólne kolędowanie, uroczyste rozświetlenie bożonarodzeniowej choinki, dekorowanie pierników, spotkanie z Mikołajem i wiele innych atrakcji czekało na tych wszystkich, którzy w piątek 6 grudnia uczestniczyli w pierwszym kozienickim kiermaszu bożonarodzeniowym. Tego dnia teren pałacowo-parkowy w godzinach wieczornych rozbłysł kolorowymi światełkami, pachniał bożonarodzeniowymi potrawami i rozbrzmiewał kolędą. Uroczystego otwarcia kiermaszu dokonał burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. On też przekazał świąteczne życzenia, podobnie jak proboszczowie obu kozienickich parafii, ksiądz dziekan Władysław Sarwa i ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, wiceprezes Enea Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz, prezes spółki obory Jerzy Olizarowski oraz posłanka Anna Kwiecień. Następnie przyszedł czas na wspólną zabawę i wspólne cieszenie się nadchodzącymi świętami. Na najmłodszych czekały mikołajkowe zabawy plenerowe, animacje i zabawy taneczne. Na scenie znalazły się Elfy w tarapatach, czyli inscenizacja w wykonaniu Teatru Rodziców Ogrodu Jordanowskiego. Po dorosłych, swoimi scenicznymi i wokalnymi umiejętnościami, mieli okazję popisać się laureaci tegorocznej edycji konkursu kolęd i pastorałek na ten nowy rok. Tego wieczoru laureatom i wyróżnionym w konkursie wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Po występach dzieci przyszedł czas na występ chóru samorządowców. W ich wykonaniu zgromadzeni usłyszeli najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Poza sceną też wiele się działo. Na oczach zgromadzonych specjalnie na tę okazję powstawała rzeźba wykonywana przez Roberta Wyskiela. Tutaj tworzę, właściwie wykańczam rzeźbę Mikołaja, która została zamówiona przez Urząd Miasta Kozienice, ale dodatkowo też zostałem poproszony o takie rzeźbienie w formie pokazu. Była też między innymi Mikołajowa Poczta, gdzie spóźnialscy mogli jeszcze wysłać list do świętego. Ponadto można było odwiedzić przystań pod Jemiołą i wykonać sobie świąteczną fotografię. Tutaj można sobie wyśmienite zdjęcie zrobić w różnej scenie, z różnymi dekoracjami i będzie piękne zdjęcie na święta dla całej rodziny. Mamy brody Mikołajów, różnego rodzaju okulary, czapeczki. Do wyboru, do koloru, każdy sobie wybiera to, co chce i naprawdę pięknie wygląda. Podczas kiermaszu można było też między innymi udekorować pierniki, no i wspólnie z Mikołajem i elfami rozświetlić wielką świąteczną choinkę, a potem wykonać sobie z Mikołajem pamiątkową fotografię. Dzisiaj właśnie dlatego, że jest pierwszy kiermasz świąteczny, przybyłem osobiście do Kozienic, aby móc cieszyć się razem z Wami. I zapytam jeszcze, jak się Mikołajowi na tym pierwszym kiermaszu świątecznym w Kozienicach podoba? Fajna inicjatywa? Coś wspaniałego, tyle radosnych ludzi, i dużych, i małych, i rodziców, i dzieci, i dziadków, i władze miasta, coś wspaniałego. Zorganizowano też zabawę, w trakcie której można było wylosować różne przyprawy. Nie mogło również zabraknąć regionalnych potraw przygotowywanych na największej w Polsce patelni plenerowej. Czy trudno gotuje się w plenerze na tak ogromnej patelni? Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Dla nas nie ma to znaczenia, czy gotujemy dla 4 osób, czy dla 100 osób, czy dla pułku ludzi, tak jak tutaj w tym przypadku.
Pierwszą potrawą był potrzos, drugą kluski z makiem i miodem, które przygotowali, a później wydawali burmistrz Piotr Kozłowski i jego zastępca Dorota Stępień. Dużo ludzi, ludzie uśmiechnięci, o to chodziło. Pokazać coś innego, coś samemu też odejść od roli urzędnika, pokazać jak się przygotowujemy do świąt w rodzinach i myślę, że i to gotowanie i wspólne śpiewanie jest takim elementem, który gości w naszych domach w okresie świątecznym, a my jesteśmy taką dużą samorządową rodziną, myślę, że też powinniśmy ten element wprowadzać do takich kontaktów międzyludzkich. O to chodziło, żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy się pokazali, że tak naprawdę no, jesteśmy blisko mieszkańców, chcemy z nimi współpracować, chcemy z nimi rozmawiać, chcemy z nimi być i mam nadzieję, że to właśnie to osiągnęliśmy. Wokół fontanny na licznych straganach kół gospodyń wiejskich i lokalnych twórców można było nabyć świąteczne przysmaki, ozdoby i pamiątki. Był też punkt poboru krwi w specjalnym krwiobusie, mobilny punkt obsługi klienta PGE oraz punkt odbioru makulatury. Dla tych, którzy dbają o ekologię i wzięli udział w akcji Świąteczna Choinka za Makulaturę, Kozienicka Gospodarka Komunalna przygotowała miłą niespodziankę. Kto przyniesie 30 kg, otrzyma od nas upominek, czyli już w dniu dzisiejszym bombkę, a 21 będziemy rozdawali choinki. Tej makulatury już troszkę udało się uzbierać. Tak, jesteśmy dopiero na początku tak jak gdyby zbiórki, a już jest ponad 40 osób, tak więc widać, że akcja będzie się cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem. Tego wieczoru świątecznie było też w Muzeum Regionalnym, gdzie z okazji kiermaszu pracownicy placówki zorganizowali specjalne warsztaty plastyczne. Ja na przykład w tym momencie z kolegą robimy tutaj z dziećmi bombki. Koleżanka obok robi tradycyjne światy z opłatka, które zapewne wszyscy znają, ponieważ każdego roku u nas w muzeum były one robione. A także zaproponowaliśmy takie tradycyjne tutaj nasze ozdoby z papieru. Ten mroźny, ale bardzo świąteczny wieczór zakończono pokazem, tańcem ognia. Partnerami wydarzenia byli m.in. Enea Wytwarzanie oraz Zakład Obory Spółka ZOO, a organizatorem pierwszego kozienickiego kiermaszu świątecznego była gmina Kozienice. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do weekendowego wydania Kroniki Kozienickiej. Jeden z grudniowych weekendów z pewnością na długo zapadnie w pamięci osób zaangażowanych w Szlachetną Paczkę. 7 i 8 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie akcji. Były łzy szczęścia, uśmiech i ogromna satysfakcja, że można pomóc drugiemu człowiekowi. Szlachetna Akademia Przyszłości! Region Kozienice! 7 i 8 grudnia to były wyjątkowe dni dla wszystkich osób związanych ze Szlachetną Paczką, czyli wolontariuszy, darczyńców i rodzin potrzebujących wsparcia. To był prawdziwy weekend cudów, weekend pełen emocji, wzruszeń i podziękowań. Jest to ogromne poruszenie, jest ogrom ludzi, którzy są zaangażowani w tworzeniu paczek, są wolontariusze, którzy wybrali rodziny, są darczyńcy, którzy zrobili im paczki. Tu się spotykamy, tutaj rozmawiamy, tutaj wymieniamy się emocjami, jakie towarzyszyły nam podczas tworzenia paczki. Pytamy się, kto tworzył te paczki, ile ludzi tworzyło te paczki, jaką sumę przeznaczyli i jak to ich fascynowało. W tym roku magazyn Szlachetnej Paczki mieścił się w sali gimnastycznej zespołu szkół numer 1 w Kozienicach. Darczyńcy przywożą te paczki, witamy ich tutaj przy wejściu. Darczyńca deklaruje, ile paczek przywiózł, jaka szacowana wartość, ile osób tworzyło taką paczkę. Wtedy zapraszamy ich tutaj na magazyn na chwilę rozmowy, jeżeli darczyńca wyraża chęć odwiedzenia rodziny, jeżeli rodzina oczywiście też potrzebuje tego, chce, wtedy jedziemy z darczyńcą do rodziny. W rejonie Kozienice działało 15 wolontariuszy. Ich liderem był Mariusz Wilczyński, a koordynatorem Marcin Mielcarz. Wolontariusze spośród 51 rodzin wytypowali 29. Bardzo szybko znalazły one swoich darczyńców. Paczki po wyborze rodziny przygotowywane były przez ludzi o wielkich sercach, którzy łącznie przeznaczyli na nie ponad 100 tysięcy złotych. Niektóre rodziny miały jednego darczyńcę, inne kilku. W sobotę, 7 grudnia, przygotowano dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie wspaniały tort. Były też podziękowania dla władz gminy i instytucji, które wsparły Szlachetną Paczkę. Popieram tego typu akcje jak najbardziej. Cieszę się też z wielu powodów. Po pierwsze, pomagamy ludziom, którzy tego potrzebują. Społeczeństwo się bogaci, ale nawet w najbogatszym społeczeństwie są osoby, które tej pomocy potrzebują, które sobie nie radzą. Po drugie, cieszy mnie ekipa Szlachetnej Paczki, że mamy takich ludzi w swoim społeczeństwie, tu w wspólnocie lokalnej.
którzy poświęcają swój czas, energię, którzy dostrzegają potrzeby innych. No i z tego ostatniego powodu, jak pani mówi, też, że udało się zorganizować paczkę, głównie pracownicy, Urząd Miejski, Kozieński Dom Kultury, Centrum Rekreacji i Sportu, ale także Kozieńska Gospodarka Komunalna i w sumie zebraliśmy ponad 6 tysięcy. Do potrzebującej rodziny trafiły rzeczy najbardziej potrzebne, na które nie było jej stać. Udzieliliśmy tej pomocy w zakresie zakupu drewna, w zakresie pieluch, chemicznych spraw różnych i innych potrzeb, które osoba zgłaszała. Paczka, prawie 20 paczek w zasadzie można powiedzieć, dotarło do niej. Od wolontariuszy słyszałem, że była osoba bardzo wdzięczna, bardzo szczęśliwa i o to nam chodzi, żeby pomagać w takich sytuacjach. Będziemy wspierali takie akcje, zarówno Szlachetną Paczkę, jak i inne działania, bo te formy pomocy są różnorodne, po to, żebyśmy nie zapominali o tych, którzy może dzisiaj wiedzie im się gorzej. Być może ktoś będzie w takiej sytuacji z nas, więc musimy sobie pomagać nawzajem. Szlachetna paczka przygotowana była też wspólnie dla jednej z rodzin przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Bibliotekę Publiczną. Swoją cegiełkę do jednej z paczek dołożył też wiceprezes NAI Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz. Strażacy z OSP z Woli Chodkowskiej też mieli swój wkład i wspólnie z pozostałymi dwoma darczyńcami przygotowali paczkę. Namówiła nas do tego koleżanka Beata. I pomyśleliśmy, że warto spróbować by było pomóc innej rodzinie potrzebującej jakiejś. No i myślę, że się udało. Myślę, że to jest nasz pierwszy raz, ale nie ostatni. Po raz kolejny w akcję Szlachetnej Paczki zaangażowała się pani Paulina z córką. Przyjechały do nas z Warszawy. To córka faktycznie wybierała rodzinę i ona czytała różne scenariusze, różne biografie, że tak powiem, różne potrzeby. I ona wybrała konkretną jedną rodzinę akurat z Kozienic i to się okazało przypadkiem, że to są Kozienice. A no, chęć pomagania oczywiście zawsze jest. Zawsze pomagamy w sposób jakby co roku ze Szlachetną Paczką, tylko w różnych formach. A teraz tym razem po prostu robiliśmy sami paczkę. Na pewno było jedzenie i jakieś chemiczne środki, które są zawsze potrzebne. Była potrzebna również kuchenka gazowa. Były potrzebne ubrania na zimę. Także takie rzeczy właśnie mniej więcej się znajdują. Na darczyńców przekraczających progi magazynu Szlachetnej Paczki czekało mnóstwo atrakcji. Była fotobudka, była chata Mikołajowa, w której można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, były pyszności i na ciepło, i na słodko. Przede wszystkim był czas na rozmowy. Dekoracje i cała oprawa to zasługa wielu osób, placówek oświatowych, firm i instytucji, które organizacyjnie wsparły kozienicki finał Szlachetnej Paczki. Jedna z wolontariuszek, Beata, działa w Szlachetnej Paczce razem z córką Moreną. Jak nam powiedziała, jej rodzina pomaganie ma we krwi, a bycie wolontariuszem to oprócz zaangażowania i pracy także czas wielkich wzruszeń i emocji. Byłyśmy dzisiaj rano u rodziny, ja byłam jako wspomagający wolontariusz. Powiem tak, niesamowite emocje. To jest niesamowite przeżycie, jeżeli ktoś dostaje tonę węgla i dzwoni do wolontariusza i mówi, że po prostu ktoś nie przywiózł tony węgla, a tonę złota. To jest niesamowita sprawa, niesamowite przeżycie dla wszystkich, myślę, że dla wszystkich wolontariuszy, nie tylko dla mnie, nie tylko dla mojej córki. To towarzyszyło mi na pewno duże szczęście i radość, gdy zobaczyłam chłopaków, bo mamy rodzinę z dwójką dzieci, w sensie dwójki chłopaków i no wzruszenie, gdy zobaczyłam panią Ewę, gdy również się wzruszyła. Przeżyłam tę chwilę z mamą, z darczyńcą, który pomagał nam roznosić paczki. Dzięki Kozienicom na nowo odzyskałam gdzieś wiarę w to, co robię, w paczkę, gdzieś na nowo tą radość, która chyba gdzieś przez lata została zatracona. Dzięki gości, z którą byłam u rodzin, dzięki ich radości, naprawdę coś wspaniałego i znowu czuję tą moc. Dzisiaj jest naprawdę weekend cudów. Emocje były fantastyczne, było cudownie. To jest prawdziwy, z najprawdziwszych weekend cudów. Rodziny są przeszczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte. Pomimo ciężkiej pracy, dobry humor nie opuszczał wolontariuszy. Jest super, najlepszy rejon. Rejon jest wspaniały, bo Kozienice mają moc. Warto zauważyć, że ich praca nie kończy się wraz z końcem weekendu cudów. Dziś i jutro jest ten weekend cudów, ale to nadal trwa. My jesteśmy u tych rodzin i będziemy tak naprawdę do końca czerwca, bo jesteśmy też związani jako wolontariusze umowami, tak? Nie zostawiamy tego tak od sobie, dostaną prezenty, dostaną węgiel czy coś innego i po prostu nas już nie ma jako wolontariuszy. My jesteśmy, my będziemy wspierać, my będziemy wspierać dobrym słowem, będziemy wspierać życzeniami na święta, chociażby
tym, ale będziemy i jesteśmy dla tych ludzi. Kozienice, tak, funkcjonują bardzo dobrze. Tu bardzo chciałem złożyć gratulacje Mariuszowi. Po prostu stworzył fantastyczny rejon, pozyskał fantastycznych wolontariuszy. Sala wystrojona pięknie, wszystko przygotowane, każda rodzina ma darczyńcę. Wolontariusze zadowoleni, chętni do brania udziału w kolejnych edycjach. Tak, udało się. Warto też podkreślić, że w gronie wolontariuszy Szlachetnej Paczki znalazł się nasz redakcyjny kolega Mateusz Mikulski. To on wspólnie z Anetą Spyrą, także z KDK, zmobilizował społeczność Domu Kultury do zaangażowania się i wsparcia tej akcji. Trąbki, puzony i waltornie królowały podczas III Kozienickiego Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych o Nagrodę Świętego Mikołaja. Tegoroczną edycję tego muzycznego przedsięwzięcia zorganizowano 7 grudnia. Kto wziął w nim udział? O tym w materiale Renaty Jasek. Prawie 50 młodych muzyków z Radomia, Warszawy, Łodzi, z Duńskiej Woli, Pabianic, Głowna, Pionek i oczywiście Kozienic wzięło udział w 3. Kozienickim Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych o Nagrodę Świętego Mikołaja. Odbył się on w sobotę, 7 grudnia, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Od rana trwały przesłuchania indywidualne. Dzieci i młodzież ze szkół muzycznych prezentowała się przy akompaniamencie fortepianu, grając na trąbkach, puzonach i waltorniach. Oceniało ich jury pod przewodnictwem pomysłodawcy tego festiwalu, wieloletniego dyrektora Szkoły Muzycznej w Kozienicach Zdzisława Włodarskiego. W skład komisji oceniającej weszli ponadto Wojciech Wolniak i Bartłomiej Kruszyński, a rolę sekretarza pełnił Tomasz Strzelczyk. Po zakończeniu przesłuchań odbyły się warsztaty dla uczestników poprowadzone przez jednego z jurorów grającego na trąbce Wojciecha Wolniaka ze Zduńskiej Woli. Zanim uczestnicy festiwalu poznali wyniki, odbył się wyjątkowy koncert, na który zaprosił dyrektor szkoły muzycznej Artur Miedziński. Na scenie jako pierwszy wystąpił kwartet puzonowy w składzie Bartosz Skurkiewicz, Karol Bączek, Tomasz Jagoda, Bartłomiej Kruszyński. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. utwór Józefa Haydna, Szef od dobrej roboty, czy znaną wszystkim kolędę. Po kwartecie przyszedł czas na występ Wojciecha Wolniaka wraz z akompaniującą mu na fortepianie panią profesor Nadjeżdżą Pawlak. Zagrano m.in. irlandzką melodię świąteczną. Wystąpiło też trio grające na trąbkach w składzie Tomasz Żarnecki, Tomasz Maciaszczyk, Wojciech Wolniak, akompaniament na fortepianie Nadjeżdża Pawlak. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwór Leroya Andersona Wakacje kornecisty. Występ znakomitych muzyków został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami, po czym przyszedł czas na powitanie Świętego Mikołaja, który przyniósł uczestnikom i ich nauczycielom, a także akompaniatorom oraz jurorom upominki i dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Po ich rozdaniu Edyta Zawadzka odczytała werdykt. Komisja przyznała dużo wyróżnień. Wiele osób otrzymało też nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W grupie pierwszej wśród uczniów z cyklu 6-letniego nauczania pierwsze miejsce zajął Wojciech Herman ze Zduńskiej Woli. W grupie drugiej z cyklu 6-letniego najlepszym okazał się Stanisław Olszowiec z Łodzi. W grupie trzeciej z cyklu 4-letniego nie przyznano nagród, a w grupie czwartej
także cyklu czteroletniego, nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast Grand Prix dla najlepszego uczestnika festiwalu otrzymał Kajetan Koźlenko z Pabianic. W gronie nagrodzonych byli też reprezentanci Kozienic. Trzecie miejsca w swoich kategoriach zajęli Mikołaj Mańka i Maciej Zapora, a drugie Maksymilian Woźniak. Festiwal poprowadził Marcel Dzięciołowski z Kozienickiej Szkoły Muzycznej. Organizatorami wydarzenia byli Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach, Stowarzyszenie Kanon oraz Rada Rodziców. A w dalszej części aktualności powiemy m.in. o jubileuszu Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża, o świątecznych przedsięwzięciach skierowanych do seniorów oraz o działaniach i konkursach z udziałem dzieci i młodzieży. 24 października 1869 roku odbyła się konsekracja kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach. W związku z obchodami 150-lecia istnienia świątyni zorganizowano w niej jubileuszową mszę świętą. Więcej na ten temat Mariusz Basaj. W niedzielę 8 grudnia w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach uroczyście świętowano jubileusz 150-lecia budowy i konsekracji kościoła parafialnego. Z tej okazji o godzinie 12 odbyła się jubileuszowa msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Zanim jednak rozpoczęło się nabożeństwo, Grzegorz Kocyk z Kozińskiej Rady Rycerzy Kolumba zaprezentował historię budowy świątyni. Konsekracja kościoła odbyła się 24 października 1869 roku, a wśród osób, które przyczyniły się do jego powstania, szczególnie zasłużył się ksiądz Józef Kaun. Po kilkunastominutowym wstępie rozpoczęła się jubileuszowa msza. W uroczystościach udział wzięli m.in. posłowie na Sejm Dariusz Bąk i Andrzej Kosztowniak, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, wiceburmistrz Dorota Stępień, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, starosta Andrzej Jung, członkowie zarządu Enei Wytwarzanie Jan Mazurkiewicz i Marcin Łukasiewicz, a także przedstawiciele służb mundurowych. Kazanie wygłosił ksiądz biskup Henryk Tomasik, a w jego trakcie odwoływał się do niedzielnego czytania dotyczącego zwiastowania Najświętszej Marii Panny, a także do obchodzonego jubileuszu. Tak jak mówi historia, bardzo szybko została wzniesiona ta świątynia, bo kamień węgielny wmurowano 14 czerwca 1868 roku, a już rok później została uroczyście poświęcona ta świątynia. Panu Bogu dziękujemy za to miejsce modlitwy, ale wspominamy także fundatorów świątyń i tej świątyni, którzy byli zatroskani o to, aby Bóg był znany, kochany, czczony, aby człowiek mógł uczestniczyć w uobecnianiu dzieła zbawienia. Bo niebo łączy się z ziemią i sprawy Boże mogą połączyć się ze sprawami ludzkimi. Tuż po kazaniu miał miejsce kolejny miły akcent. Z okazji jubileuszu kozieńskie samorządy, instytucje oraz parafianie przekazali dary dla parafii. W trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć także najlepszych życzeń przekazanych przez zaproszonych gości. Moi drodzy, z okazji 150. rocznicy konsekracji kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach, księdzu proboszczowi, wszystkim kapłanom, ale także parafianom, w imieniu gminy Kozienice składam płynące z serca gratulacje i życzenia jak największych łask Bożych, poczucia głębokiej więzi ze swoim Kościołem i przejmowania współodpowiedzialności za jego los. Niech ta parafia przez kolejne dekady i stulecia, tak jak dotychczas, wspaniale łączy sprawy Boże i ludzkie, daje wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Kościół to nie tylko świątynia, to wspólnota parafialna ludzi, do którego przychodzimy, by swoje troski, radości dzielić, modlić się, przyjmować sakramenty święte. Wszystkim księżom, którzy pracowali w tej parafii, serdecznie dziękuję. Na zakończenie uroczystości głos zabrał również ksiądz proboszcz Kazimierz Chojnacki. 150 lat, kochani, to 7 pokoleń kozieniczan, którzy się tu modlili i obecnie się modlą. Te mury są przesiąknięte modlitwą uwielbienia, dziękczynienia, błagania i przepraszania dobrego Boga. Te mury mówią w ciszy o ludzkich radościach, troskach i łzach.
Za to wszystko dziękujemy dobremu Bogu. Ponadto ksiądz proboszcz zapowiedział, że obchody jubileuszu będą trwały cały rok, a zwieńczy je kolejna wizyta księdza biskupa. A teraz o świątecznych przedsięwzięciach skierowanych do naszych seniorów. W środę 11 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III wieku KDK. Z racji przedświątecznego okresu spotkanie miało wyjątkowy charakter. Specjalny wykład dla seniorów wygłosił tego dnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Tematem jego wystąpienia była samorządowa polityka senioralna na Mazowszu. Adam Struzik mówił m.in. o sytuacji województwa mazowieckiego, jego charakterystyce, liczbie seniorów na Mazowszu i w gminie Kozienice oraz o tzw. srebrnej gospodarce. Główna część jego wystąpienia dotyczyła natomiast programów i inicjatyw skierowanych do osób starszych, takich jak Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021, Mazowiecka Rada Seniorów, Przegląd Twórczości Osób Starszych, Bony Społeczne dla Seniorów czy pilotażowy program teleopieki medycznej. Marszałek odpowiadał także na pytania publiczności. Te dotyczyły m.in. podziału statystycznego województwa oraz programów operacyjnych. Mowa była również o inwestycjach przy udziale środków wojewódzkich. W tym miejscu warto dodać, że tego dnia marszałek podpisał dwie umowy związane z naszym powiatem. Jedna dotyczy sprzedaży nieruchomości w Aleksandrówce, która będzie przeznaczona dla powiatowego zarządu dróg powiatowych, druga zaś zakupu działki od Nadleśnictwa Zwoleń pod budowę nowej siedziby szkoły drzewnej. Korzystając z okazji, marszałek Adam Struzik złożył też życzenia wszystkim seniorom. Mamy przed sobą święta Bożego Narodzenia, więc proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia. Wiecie, co to jest zdrowie? Otóż według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to jest poczucie dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego. Więc życzę wam, żebyście w tych wszystkich sferach byli zdrowi. Tak? Po drugie, życzę wam szczęścia. Wiecie dlaczego szczęścia? No bo to jest bardzo przyjemne uczucie, być szczęśliwym. No, no i życzę wam wielu przyjaznych ludzi wokół, z rodziny i nie tylko. Na zakończenie tej części spotkania nie mogło zabraknąć wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Natomiast po kilkunastominutowej przerwie seniorzy wrócili na salę, by spotkać się z samorządowcami z terenu gminy Kozienice i podzielić się opłatkiem. Najlepsze życzenia słuchaczom UTW złożyli m.in. burmistrz Piotr Kozłowski wraz ze swoim zastępcą Dorotą Stępień i przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem. Rzeczywiście Boże Narodzenie to taki niezwykły czas, który wypełniony jest wspaniałą polską tradycją. Życzymy Państwu, żeby był to czas niezapomniany, bez pośpiechu, bez trosk, bez zmartwień. Czas spędzony w gronie najbliższych, w atmosferze radości, spokoju, ciepła świątecznego. Żeby te święta przyniosły Wam wiele sił i energii do realizacji nowych pomysłów. No i żeby wlały w Wasze serca ten optymizm, który pozwoli realizować najskrytsze marzenia. Ciepłe słowa do seniorów skierował także wiceprezes zarządu Enei Wytwarzanie do Spraw Pracowniczych Marcin Łukasiewicz. Życzył m.in. rodzinnej atmosfery przepełnionej miłością i energii do pracy. Głos zabrała również dyrektor KDK. Odczytała m.in. wiersz Jeleny Jasek z grupy Erato, który trafił na tegoroczną kartkę świąteczną Domu Kultury. Niech na Boże Narodzenie Bóg obdarzy nas nadzieją. Niech spełniają się marzenia u nas wszystkich, u każdego. Niech na nowy rok radosne będą dzieci i dorośli, żeby wciąż opłatek biały łączył biednych i bogatych. Żeby pierwsza gwiazdka w niebie zwiastowała wszędzie szczęście, żeby były piękne święta w każdym domu, w każdym sercu. Tego dnia nie mogło zabraknąć też życzeń od Rady Słuchaczy UTW, w której imieniu przemawiał jej przewodniczący Dariusz Szewc. Członkowie Rady symbolicznie przełamali się też opłatkiem w imieniu całej społeczności UTW z gośćmi środowego spotkania. Kolejnym punktem programu był natomiast koncert kolęd w wykonaniu zespołu Relax, w skład którego wchodzą m.in. słuchacze Uniwersytetu. Specjalnie na ten dzień przygotowali wiązankę kolęd i piosenek świątecznych. Na zakończenie tego świątecznego spotkania każdy mógł przełamać się opłatkiem i złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia. A w patio CK czekał słodki poczęstunek. Muzyka.
było przedświąteczne spotkanie z najpiękniejszymi polskimi kolędami. W czwartek, 12 grudnia, w Kozińskim Domu Kultury odbył się 19 przegląd kolęd i pastorałek. Jak zawsze, organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Jesień. Wszystkich przybyłych powitały prezes Stowarzyszenia Genowefa Puszczewska-Basaj oraz Wiesława Jurkowska, które później poprowadziły koncert. W sali koncertowo-kinowej CK tego dnia obecni byli m.in. starosta Andrzej Jung, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, dyrektor KDK Elwira Kozłowska, dyrektor Kaceris Marcin Zmitrowicz, a także przedstawicielki Enei Wytwarzanie, Justyna Tkaczyk-Kurek i Ilona Dymińska. Goście przekazali wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia świąteczne, a także dokonali oficjalnego otwarcia przeglądu. Chwilę potem ruszyły prezentacje muzyczne. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 14 formacji z terenu całej ziemi radomskiej, m.in. ze Zwolenia, Radomia, Pionek czy Warki. Kozienice reprezentowali gospodarze, czyli Złota Jesień, a także zespół Relax. Ponadto wśród reprezentantów powiatu kozińskiego znalazły się Brzos z Garbatki Letniska, Melodia z Magnuszewa i Zaciszna Przystań z Grabowa nad Pilicą. Prezentacje muzyczne potrwały około 2 godzin, po czym przyszła pora na oficjalne wręczenie upominków wszystkim występującym zespołom. Artyści seniorzy odebrali je z rąk starosty Andrzeja Junga i przewodniczącego rady Rafała Suchermana. Nie zabrakło wzajemnych podziękowań, a także pamiątkowego zdjęcia. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali jeszcze jedną kolędę. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Jesień, a partnerami Kozieński Dom Kultury i Enea Wytwarzanie. Przegląd został dofinansowany ze środków gminy Kozienice. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz starosta powiatu kozińskiego Andrzej Jung. W piątek, 6 grudnia, Polski Związek Niewidomych w Kozienicach zorganizował tradycyjne spotkanie opłatkowe. To odbyło się w budynku Ośrodka Profilaktyki Uzależnień przy ulicy Radomskiej. Wszystkich przybyłych, w tym m.in. zastępcę burmistrza do spraw społecznych Dorotę Stępień, starostę Andrzeja Junga czy wicestarostę Józefa Grzegorza Małaśnickiego, a także przedstawicieli organizacji współpracujących ze związkiem, przywitała jego prezes Teresa Kurzepa. Krótko podsumowała mijający rok i złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Następnie głos zabrał Andrzej Jung, który w imieniu swoim i Rady Powiatu przekazał wszystkim najlepsze życzenia – zdrowia, szczęścia i wielu sukcesów. Z kolei wiceburmistrz Dorota Stępień podkreślała radość, jaka wiąże się z Bożym Narodzeniem i życzyła właśnie radosnych oraz rodzinnych świąt. Gorące słowa do zebranych skierowali także przedstawiciele organizacji współpracujących ze związkiem, takich jak Polski Czerwony Krzyż, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków czy Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Enei Wytwarzanie. Nie zabrakło też podziękowań dla zarządu Związku Niewidomych oraz dla osób, które przygotowały to wigilijne spotkanie. Specjalne podziękowania trafiły natomiast do Anny Puzio z PCK. Następnie odczytano fragment Ewangelii Świętego Łukasza dotyczący Bożego Narodzenia, po czym zebrani podzielili się opłatkiem. Jak na spotkanie wigilijne przystało, wszyscy zasiedli do syto zastawionych stołów, na których królowały pierogi z grzybami, ryby pod różnymi postaciami oraz słodkie ciasta. Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze. Poznajmy teraz laureatów tegorocznej 18. edycji Olimpiady Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Przedstawiciele 10 szkół z terenu powiatu kozienickiego wzięli udział w 18. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Eliminacje regionalne odbyły się 11 grudnia na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kaceris. W olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele klas 7 i 8 z 9 szkół podstawowych i uczniowie reprezentujący pierwsze liceum ogólnokształcące w Kozienicach. Dla każdego przygotowano testy z 30 pytaniami. Po ich rozwiązaniu i sprawdzeniu przez specjalnie powołaną komisję nadszedł czas na ogłoszenie wyników. W kategorii szkoły podstawowe najlepsza okazała się Natalia Przedniczek z PSP nr 1 w Kozienicach. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Kurzyp z Janikowa, a trzecie Weronika Szewczyk z Gniewoszowa. W kategorii szkoły średnie pierwsze miejsce przyznano Wiktorii Rytko z 1 LO, drugie zajęła jej szkolna koleżanka Kamila Wolska. Wiktoria Rytko będzie reprezentować Kozienice w etapie rejonowym olimpiady. Jest o co walczyć.
zaznaczyć, bo nagrodą w etapie centralnym jest indeks na medycynę. Laureatom pogratulowały i świąteczne życzenia złożyły wszystkim prezes zarządu oddziału rejonowego PCK w Kozienicach Bogumiła Iskra oraz Anna Puzio, kierownik kozienickiego biura PCK. Zobaczmy teraz, co w ostatnim czasie działo się w Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Od świątecznego akcentu rozpoczęło się czwarte spotkanie literackie Witryna, które odbyło się w niedzielę 8 grudnia w Kozińskim Domu Kultury. W sali wystawowej CK ponownie spotkali się członkowie dwóch grup poetyckich – Erato z KDK i Tygla z Radomia. Wszystkich przybyłych powitał opiekun obu grup Adrian Szary. Następnie głos zabrała dyrektor KDK Elwira Kozłowska, która podsumowała mijający rok. Dla poetów był on szczególny, m.in. ze względu na premierę antologii Tygiel oraz audiobooka Erato. Dyrektor podziękowała również Halinie Koryńskiej, która była inicjatorką powstania grupy poetyckiej w KDK i która przez lata opiekowała się poetami. Dalszą część spotkania poprowadził Adrian Szary, który przedstawił przybyłym gościa specjalnego, Izabelę Mosańską. Radomska animatorka kultury jest osobą bardzo aktywną i chętnie angażuje się w różnego rodzaju działania twórcze. W tej chwili w druku już jest wielka monografia dotycząca patronów radomskich ulic wszystkich i to będzie już 8 monografia dotycząca Radomia. Po drodze gdzieś jeszcze są pisane wiersze, no czy one wyjdą i kiedy to nie wiadomo, ale coś tam w duszy zawsze gra, więc tak, troszeczkę obrazów po drodze. Spotkanie było okazją do rozmowy na różne tematy, ale przede wszystkim zdominowała je poezja, której przyświecało hasło Jesienna Zaduma, chociaż nie zabrakło akcentów świątecznych. Jesień to jest czas zadumy praktycznie nad wszystkim, bo to jest takie wspomnienie lata, jakiś uczuć, odczuć, jakichś wydarzeń, no i taka troszeczkę, no powiedzmy, prognoza na przyszłość, że a może będzie wiosna. Izabela Mosańska podzieliła się swoimi wierszami z publicznością, a chwilę potem swoje utwory prezentowali członkowie grupy poetyckiej Erato. Lena Jasek, Andrzej Opiłowski, Iwona Bittner, Kamil Koksa, Maria Komsta i debiutująca Agnieszka Cichoń. Odczytano także wiersze osób nieobecnych tego dnia: Teresy Kurzepy, Zbigniewa Szumierza, Zofii Kucharskiej, Haliny Markowskiej-Budniak i Macieja Witkowskiego. Swoje utwory czytali również goście z Tygla: Bożenna Katus-Błaszczyk, Jerzy Bąk, Elżbieta Kęsiak, Janusz Kozłowski, Grażyna Górnik, Elżbieta Wawrzecka-Orchel, Ewelina Maleta i Karolina Tkaczyk, a także opiekun obu grup Adrian Szary. Prezentacjom literackim towarzyszyły występy muzyczne, a to za sprawą uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach wraz z dyrektorem placówki Arturem Miedzińskim. Jednym z ostatnich akcentów spotkania było odczytanie przez gościa specjalnego bajki pod tytułem Zgubiona dusza, autorstwa polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Na zakończenie nie mogło zabraknąć oczywiście gorących podziękowań i, jak to w okresie świątecznym bywa, prezentów. Dyrektor Elwira Kozłowska zadeklarowała bowiem współpracę Kozińskiego Domu Kultury przy tworzeniu kolejnego tomiku poezji, który raz jeszcze połączy poetów z Kozienic i Radomia. W czwartek 12 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyły się warsztaty dla wolontariuszy działających w Kozienickim Domu Kultury. Nosiły one tytuł Pomagamy bez granic. Poprowadziła je psycholog Agnieszka Misiak-Sadowska. W ich trakcie położono nacisk na współpracę wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi i to zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Był krótki wykład, była też część typowo warsztatowa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowego Wolontariatu Skrzydła oraz Wolontariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z opiekunkami obu grup, Haliną Koryńską i Katarzyną Kościuk. Tego typu zajęcia z pewnością zaowocują w przyszłości, ponieważ obie grupy wolontariuszy współpracują z osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi. Masz prawo do to tytuł nowego cyklu organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. Pierwszy wykład w jego ramach odbył się we wtorek, 10 grudnia, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Z mieszkańcami spotkał się radca prawny Maciej Rozmarynowski. Omówił on dwa zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń i prawem medycznym. Przedstawił szczegółowo przepisy prawne dotyczące wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych oraz odszkodowań z nimi związanych. Wykład wpisał się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Było to pierwsze tego typu otwarte dla wszystkich mieszkańców spotkanie z prawnikiem. Kolejne planowane jest wiosną.
Dużo działo się też w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kozienicach. Relacje z tych wydarzeń przygotował Mariusz Basaj. Na początku grudnia w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kozienicach zorganizowano Dni Matematyki. To pierwsza taka inicjatywa w tej placówce. Nie ukrywam, że impulsem był ogłoszony przez Senat rokiem matematyki bieżący rok 2019. To jak gdyby pobudziło mnie w kierunku pomyślenia, jak to uczcić na naszym lokalnym tu obszarze. Z tej okazji dla uczestników przygotowano szereg różnorodnych atrakcji, m.in. turnieje oraz konkursy. Już pod koniec ubiegłego roku szkolnego ogłosiliśmy konkursy. Był to konkurs fotograficzny, matematyka wokół nas, konkurs filmowy, matematyka w każdym sercu tyka oraz konkurs na stworzenie autorskiej, takiej kreatywnej gry planszowej dotyczącej matematyki, czyli takiej czysto matematycznej. O tym już poinformowaliśmy przed wakacjami. Uczniowie mieli czas, żeby przemyśleć, przygotować sobie i teraz zbieramy tego żniwo między innymi. Natomiast tak praktycznie teraz, czego jesteśmy też świadkiem i w czym uczestniczymy, to odbywają się turnieje gier planszowych. Głównym turniejem, tu nie ukrywam, że bardzo dziękuję panu Henrykowi Motyce, który bardzo mi pomaga. Właściwie to on prowadzi konkurs, turniej szachowy, taki profesjonalny. Chciałam, żeby nasi uczniowie dotknęli, żeby zagrali z zegarem, żeby to był, tu jest turniej systemem szwajcarskim, także myślę, że dla nich to takie fajne, nowe doświadczenie. Ponadto uczniowie grali w warcaby, dobel, zbuduj, zbóż oraz smart games. Rywalizacja przy stolikach była bardzo zacięta, a 5 grudnia rozegrano w sumie kilkadziesiąt partii. Z okazji Dni Matematyki organizatorzy wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przygotowali dla uczniów specjalne zajęcia. Będą prowadzone w trzech klasach, w klasach trzecich, dotyczące takiego tworzenia własnego biznesplanu w formie warsztatowej, grupy po 5-6 osób. Tu pan Tomasz Urban tym wszystkim kieruje. Warsztaty poprowadziła Magdalena Kowalska. Oprócz pracy nad własnym biznesplanem uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim oraz sposobów interpretacji danych statystycznych. Obchodom towarzyszyła także wystawa przygotowana przez jednego z uczniów, a dotycząca polskich matematyków i ich wkładu w rozszyfrowanie enigmy. Ponadto uczniowie pierwszego ELO zaangażowani są w projekt szkolnej internetowej gry giełdowej. Od listopada inwestują wirtualne pieniądze na giełdzie warszawskiej. Po pierwszych tygodniach rozgrywki znajdują się w czołówce województwa mazowieckiego i zajmują wysokie miejsce w skali kraju. Podsumowanie Dni Matematyki w pierwszym ELO odbyło się we wtorek 10 grudnia. Wtedy właśnie oficjalnie ogłoszono zwycięzców poszczególnych konkursów. Pierwsze miejsce w konkursie filmowym zajęła klasa pierwsza GB, a w fotograficznym pierwsza PB. Z kolei najlepszą grę stworzyła klasa pierwsza PA. Przyznano także nagrody w konkursach indywidualnych. W szachy najlepszy okazał się Jan Kuśmierczyk, w warcaby Łukasz Wójtowicz, w dobel Karolina Ptaszek, w zbuduj zbóż Wiktoria Dzik, a w smart games Hanna Bernaciak. Przyznano także nagrodę Grand Prix Dni Matematyki w wysokości 250 zł na cele klasowe. Ta trafiła do klasy pierwszej GB. Nagrody wszystkim zwycięzcom wręczyła dyrektor szkoły Ewa Malec. Podziękowała także organizatorom całego wydarzenia, czyli nauczycielom matematyki, Joannie Piwońskiej, Tomaszowi Urbanowi i Katarzynie Król. W piątek, 6 grudnia, w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kozienicach zorganizowano Dni Bezpieczeństwa. Z tej okazji szkołę odwiedzili przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 8.30 w sali gimnastycznej szkoły. Wszystkich przybyłych przywitała wicedyrektor szkoły Anna Liwocha, która przedstawiła program tego dnia. Następnie głos zabrał Łukasz Ziółek z radomskiego WORD-u, który przedstawił pierwszoklasistom wykład dotyczący niechronionych uczestników ruchu drogowego. Największym zagrożeniem dla tych osób to jest niestety brak uwagi. Te osoby, zwłaszcza w tej grupie wiekowej, nie koncentrują się na tym, co się dzieje na drodze, bo są zupełnie wyłączone z tej obserwacji drogi, są zajęte zupełnie czymś innym. Uważają, że po prostu nie muszą, nie jest to potrzebne, żeby aż tak bardzo uważać. No i przede wszystkim brak uwagi powoduje to, że konsekwencje są straszne.
tego, co się dzieje w ruchu drogowym, właśnie zwłaszcza udziałem takich osób. Prelegent przytoczył szereg danych statystycznych dotyczących wypadków w Polsce i na Mazowszu. Zapytaliśmy, która z tych statystyk jest według niego najistotniejsza. W tym przypadku liczba osób, które poniosły śmierć na miejscu na pasach, jest to około 300 osób. Czyli na przejściu dla pieszych giną ludzie. Giną nie dlatego, że kierowcy się bardzo źle zachowują, tylko giną czasami z własnego roztargnienia, z własnej, można powiedzieć, nieostrożności. Oczywiście kierowcy do tego też się przyczyniają, bo nikt nie jeździ idealnie i wszyscy też bagatelizują zagrożenie, ale 300 osób niestety ginie. Jednym z elementów Dni Bezpieczeństwa były również warsztaty z pierwszej pomocy przygotowane przez uczennice klas pierwszych, które działają w szkolnej grupie medycznej. Dzisiaj będziemy uczyć udzielania pierwszej pomocy, a dokładnie resuscytacja krążeniowo-oddechowa, krwotok z nosa, złamanie oraz otarcia. I ogólnie to będzie się opierało na wypadku samochodowym. Dziewczyny zaangażowały się w projekt edukacyjny na platformie Zwolnieni z Teorii. Nasz projekt polega na tym, aby uczyć młodzież i dzieci udzielania pierwszej pomocy i uczymy, żeby się nie bać szczególnie udzielać tej pierwszej pomocy, bo chcemy pokazać, że można przełamać tą barierę. Swój projekt nazwały Zieloną Apteczką uczymy reagować w trudnych sytuacjach życie ratować. I pod taką nazwą możemy szukać ich na portalu Facebook. Tam dziewczyny relacjonują swoje działania związane z projektem. Dni Bezpieczeństwa były także okazją do wsparcia jeszcze jednej akcji realizowanej w szkole. W holu tego dnia działała specjalna kawiarenka, z której dochód przeznaczono na wsparcie bezdomnych zwierząt. Kawiarenkę zorganizowały wolontariuszki z grupy Zielonym Liceum Pomagasz, Ratujesz, Zwierzęta Adoptujesz. Jak co roku społeczność pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach dołączyła do maratonu pisania listów Amnesty International. Akcja wystartowała we wtorek 10 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Zainaugurowano ją specjalnym spotkaniem w sali gimnastycznej, w którym udział wzięli uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły Ewa Malec oraz przedstawiciel starostwa, naczelnik Wydziału Edukacji Janusz Patkowski. Zebrani mieli okazję wysłuchać krótkiej prezentacji przygotowanej przez uczniów. Ta dotyczyła historii Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, istoty tych praw, akcji pisania listów oraz bohaterów tegorocznej edycji maratonu. W tym roku Amnesty wytypowało 10 młodych ludzi. Są to ludzie w wieku od 17 do 26 lat, a więc tacy rówieśnicy właśnie uczniów. Dlatego też uważam, że to i w tym roku uczy też takiej empatii i tak myślę, że młodzież może też poczuje taką refleksję, zobaczy jak rówieśnicy żyją i jakie problemy mają w Nigerii czy w Sudanie Południowym, czy nawet niedaleko nas na Białorusi. Zaraz po spotkaniu każdy chętny uczeń mógł dołączyć do akcji pisania listów. W holu szkoły czekały specjalne stanowiska oraz opisy bohaterów maratonu. Chętnych, jak zawsze, nie brakowało. Warto jednak podkreślić, że w akcji mogą wziąć udział wszyscy, nie tylko uczniowie. Zapraszamy wszystkich, każdy może wejść po drodze nawet na zakupy, żeby tutaj na holu napisać list. Są wzory, w tym roku wyjątkowo są w języku angielskim, ale to nie powinno zrażać nikogo, dlatego że odwzorować w zasadzie każdy potrafi. I cóż, zapraszamy i naprawdę czekamy na wszystkich. Wszystkich, ponieważ te listy działają. Akcja w pierwszym ELO potrwa do piątku, 13 grudnia. Z liceum przenosimy się do publicznej szkoły podstawowej nr 1, gdzie ostatnio też wiele się działo. Między innymi rozstrzygnięto ekologiczny konkurs świąteczny. W piątek, 6 grudnia w publicznej szkole podstawowej nr 1 w Kozienicach odbyła się czwarta edycja konkursu Ekoświęta. Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice, którzy przystąpili do konkursu, mieli za zadanie wykonać ekologiczny stroik świąteczny. Celem tego przedsięwzięcia było nie tylko rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży, ale też uświadamianie im, jak ważna jest we współczesnym świecie znajomość ekologii i dbanie o otaczające nas środowisko. Zanim wręczono nagrody zwycięstwa,
zwycięzcom i wyróżnionym, uczestnicy spotkania obejrzeli program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas 7 i 8. Zgromadzeni byli świadkami pouczającej rozprawy sądowej, w której człowiek był oskarżonym, a pokrzywdzonymi przyroda, lasy, woda i powietrze. Świadkami w sprawie byli dziura ozonowa, globalne ocieplenie, kwaśne deszcze oraz smog. Człowiek okazał się winnym niszczenia ziemi, jednak uniknął kary, bo okazał skruchę i obiecał poprawę. Po występach przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W kategorii klasy 1-3 pierwszym miejscem uhonorowano Magdę i Michała Wojder z Woli Chodkowskiej. Drugie miejsce przyznano Błażejowi Copiakowi z PSP nr 3, a trzecie otrzymał Jakub Frączek z PSP nr 2. W starszej kategorii wiekowej klas 4-8 pierwszych miejsc nie przyznano. Na drugim uplasowali się Magdalena Mika z PSP nr 1 oraz Marcel Wojciechowski z Janikowa. Trzecie miejsce przyznano Kacprowi Sopkiewiczowi z Brzeźnicy. Poza miejscami głównymi były też wyróżnienia. Pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez gminę Kozienice przekazali dzieciom dyrektorki placówki Maria Sampolińska i Danuta Jakubiak oraz dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka. Na koniec nie zabrakło gratulacji, świątecznych życzeń oraz zaproszenia do udziału w kolejnej edycji ekokonkursu. Trzeciego grudnia obchodzony jest Dzień Osób Niepełnosprawnych, a 5 Dzień Wolontariusza. W związku z tym w PSP nr 1 w Kozienicach 10 grudnia zorganizowano spotkanie edukacyjno-informacyjne poświęcone tym dwóm zagadnieniom. Każdy inny, ale wszyscy równi to hasło tego przedsięwzięcia. Zgromadzonych uczniów, ich opiekunów i nauczycieli powitała dyrektor placówki Maria Sampolińska. Następnie zaprosiła do obejrzenia programu przygotowanego przez klasy 3, 6 i 7. Uczniowie mówili o tolerancji i bezinteresownej pomocy innym. Przygotowano też krótki film o autyzmie. W publicznej szkole podstawowej nr 1 od 2004 roku działają klasy integracyjne. Ponadto placówka ma swój klub wolontariatu. Podczas spotkania przypomniano jego historię i działania z ostatniego roku. Wolontariusze brali m.in. udział w akcjach związanych z działalnością kozienickiego hospicjum. Angażowali się też w pomoc schronisku w Pionkach, w akcję Wośpu i Szlachetnej Paczki. Uczniowie mówili o tym, jakimi cechami powinien charakteryzować się prawdziwy wolontariusz. Na koniec zaprosili wszystkich do wspólnego tańca. O plakatach przygotowanych przez uczniów specjalnie na tę okazję opowiedziała zgromadzonym wicedyrektor szkoły Danuta Jakubiak. Ona też podkreśliła, jak ważna jest empatia i zrozumienie w stosunku do każdego człowieka. Podczas spotkania podsumowano też szkolny konkurs logiczny Głowołamacze. Jego zwyciężczynią została Anna Sadurek. Wtorkowe spotkanie przygotowały Lucyna Piasek i Ewa Mazur. W działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu zaangażowane są natomiast Ilona Staromłyńska, Paulina Zawadzka, Urszula Grabiec i Elżbieta Komorowska. W niedzielę 8 grudnia najmłodsi mieszkańcy ziemi kozienickiej mieli okazję spotkać się z najpopularniejszym świętym. Oto szczegóły. Czy jest na sali Julka? Tak, tutaj siedzi, dobrze. O, Julka grzeczna, gratuluję, bardzo ładnie. O, a czy jest na sali Adam? Adaś? Nie ma Adasia? Jest. O, Adaś był grzeczny. W poszukiwaniu świątecznej gwiazdki. To tytuł spektaklu, który został zaprezentowany 8 grudnia w Kozienickim Domu Kultury. W ramach cyklu Poranki teatralne dla dzieci dla najmłodszych wystąpili aktorzy z teatru Blaszany Bębenek z Trzebini. Tematyka przedstawienia idealnie współgrała z obchodzonymi 2 dni wcześniej Mikołajkami oraz zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Młodzi widzowie poznali przygody dwójki elfów, na które czekało nie lada zadanie. Na polecenie świętego Mikołaja skrzaty wyruszyły do lasu, by odnaleźć gwiazdkę, która spadła z nieba, a bez której święta nie mogły dojść do skutku. W trakcie misji czekało ich wiele niebezpieczeństw, a po drodze spotykali przeróżne postacie, w tym pająka, żabę i zbója. Za każdym razem elfy musiały korzystać z pomocy widzów. Spektakl miał interaktywną formę, dlatego dzieci miały okazję wykazać się na scenie. Nie zabrakło też ciekawych piosenek i wspólnego tańczenia. Co najważniejsze, gwiazdkę udało się odnaleźć, a tym samym święta zostały uratowane.
Sam spektakl przybliżył młodym widzom to, czym jest prawdziwa przyjaźń, a także dlaczego warto słuchać starszych od siebie osób. Podkreślano też, że od prezentów ważniejszy jest klimat świąt i możliwość wspólnego spędzania czasu. Z okazji Mikołajek przedstawienie zaprezentowano w KDK dwukrotnie. Dodatkową atrakcją był natomiast występ orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach. Muzycy zaprezentowali w holu pierwszego piętra wiązankę popularnych utworów, a ich występ spotkał się z dużym zainteresowaniem młodych widzów. Organizatorem wydarzenia był Kozieński Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Z okazji Mikołajek w kinie KDK zorganizowano 5 seansów szkolnych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony młodych widzów. Łącznie wzięło w nich udział prawie 1000 dzieci i 94 opiekunów z 15 szkół z terenu powiatu kozienickiego. Na widowni zasiadały przedszkolaki, uczniowie klas 0-3 i kilka klas 4-8. Na dużym ekranie królowała Kraina Lodu 2, a także Czarownica 2. Mikołajki w towarzystwie takich filmowych bohaterów z pewnością długo będą pamiętane przez młodych widzów. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.